Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. O, widać, że już mnie tu lejesz. Z tej strony Scorpio i Elemus. Niegdyś Thompson, bo właśnie to już jest ostatni, przykro mi mówiąc tak, ale Odcinek z MTA. Tak, z DayZ oczywiście, bo MTA dalej będzie, ale już nie ten typ serwerów, nie ten typ rozgrywki. Rozstaniemy się już z Survival Gamesem, gdzie po prostu będziemy musieli... Walka ze zombie. No tak właśnie. Dalej. No i dobra, ty masz tu pistola. Oczywiście ruszamy na zombie. Dokończ dzieła. Dobra, chodź, zostawię. Ja już nie mam ammosów. Szukamy itemków gdziekolwiek. I zaczynamy od nowa, nie ma sensu ta gra. Dokładnie, to już ostatni... Czekaj. Nie, dobra, myślałem, że to człowiek. Ja zabiłem tego zombiaka. Aha. Po raz ostatni już będziemy tak grać. I wiedzcie, że już więcej na moim kanale nie będzie już MTA. Tylko ten ostatni odcinek i po prostu bye koniec. Bye. Koniec z DayZ. Arrivederci. Arrivederci, kurde. Dobry jesteś. Co tam masz? GPS-a. No to bierz. I hamburgera. Patrz, puszczę ci to. Co mi pu... Ale mi w oczy raziło, fuj. A. No dobra, nie mam żadnej broni, to się poddaję. Znaczy, mam PDW, ale ammo nie mam. Jakiś pojazd by się przydał. No właśnie. Możemy iść tam na ten, na metro, stację metro. Tam się respi autobus. Najpierw idziemy na tą wzgórze, tam na górze. A może do domu CJ-a? Tam jest dużo z gości, mogą nas zabić. No właśnie, musimy uważać, musimy unikać ludzi. To jest raz. A ja mam spadochron na plecach. Super. Ej, chuj, uważaj. A, fuck me. Mam nieskończone ziawo. Jak to? Miałem 11, wystrzelałem, znowu mam 11. To jest czarodziejski pistolet. Czekaj, sprawdzę. Sprawdź. Nie. A, dobra. Powiem, takiś bóg był. Co nie zmienia faktu, że już to było coś ciekawego, ale to za mało, żeby przyjemność pobudzić w czasie oglądania. Jaki parkour. Aha, dobra. Teraz ja się muszę tak dostać. Okej. Mam GPS. Super, ja mam mapę. Ty też się respę. Ty, jakaś kobieta krzyknęła. Zombiak. Ej, gdzie ty jesteś? Polazłem na tą willę tutaj, wchodzę na górę. Schodam. Dobra, już. O. Ja sprawdzę, co z drugiej strony można znaleźć. O, mapa jest i tank parts. O, mleczko. Mleko. Mam mapę i GPS już. O, żarełko pięknie. Wszystko jest. Chodź, tędy. No już, czekaj. Będzie nowa seria z Krysa dwójki. Już jest. No. Czy już pierwszy odcinek żeśmy wrzucili? Ja czy ja wrzuciłem, no. Czekaj, może tu będzie jakiś krosik. No, sprawdzić trzeba wszędzie. Tu się krosy rozpią. Nie ma. A ty wyrzuciłeś ten kij baseballowy? A weź se go. Czekaj, jak dam radę? Sloty mi zajmował. W sumie dobra. Czekaj, nałożę sobie ten baseball bata. Jezu, jak ja ten pistolet trzymam, patrz. Patrz. No widzę. Kurde. Dokróć set nie straszy mnie. Będę popełniał samobójstwo. Nie nasz, mi szkoda mojego plecaka jako spadochron. Wkurzają mnie te animacje. Jak słychać te wystrzały z kałacha. Uuu. Jaki park. No, kurde. O, to tu. Tak. Tu mnie... Właśnie... jakby to taką zapowiedź zrobić, bo... my planujemy, właściwie ja planuję... O kurde. Zacząć, nie wiem, prawdziwe życie
w MTA mówi, wiecie o czym ja doskonale mówię. Nie zdradzajmy im tego. A to nie, zresztą ja zrobię jeszcze zapowiedź osobną. Tylko trzeba, Funk jest, zna jakiś fajny serwer, to potem się go spytam. Cześć, gdzie ty jesteś? Tu poszłem, inną drogą poszłem. Czekaj, ja zresztą cię na mapie wykryję. Dobra. Jakieś żarełko. Zawszamy coś. Jakieś autko by się przydało. Tutaj jesteś, jak nie mam, tak? Gdzie ty jesteś, kurde? Zgubiłem cię. Masz mapę. No wiem. Czekaj. Już cię znajduję. A tu! Tutaj. Jakieś dzieci się tam tą. Nieważne, gramy tu. A, to ty, dobra. Biegnij. Kile parkour. Idę do zbugowanych domów, może jakiś cross będzie. Może. To nie znaczy, że musi być. Jezu, wkurwiają mnie te animacje. Aha, te skałacha. Już tam dobiegnij. Sobie po dachach będę skakał. Pat Skorpio, plecak, ale to mój będzie. A nie, to zalist, to twój. Dobra, czekaj, bo zombie. What the fuck? Ej, wiesz co? Bierz go, szybko idziemy. No dobra. Czekaj, muszę jakoś odpędzić. O fuck, zombie jakieś się do mnie dostały. Czekaj, ktoś do ciebie dzwoni? Nie. Dobra, biorę szybko Alisa, Alice. O kurde, au, dostałem. Biegniemy co? Już stąd. Uciekamy. Oberwało mi się trochę. Aaa, painkiller! No to weź go. Zombie jakiś głupny. No już. Painkiller. Ej, idź, chodź. Cholera, uciekaj. A co ty? Klana, na, kozaczki. Ba. O, jeden padł. Już nie ma żammo. Tak. Nie będę się bił rękami. Zaraz coś znajdziemy bardziej pożytecznego. Jakiś kałasznikow by się przydał. Musimy się przejść do jakiejś innej dzielnicy miasta. Może tam coś. O, żarełko jaki. Czekaj, tank part. Czekaj, postaram się go wziąć. Tank babka part. Babka CJ-a pusta. Znaczy dom. Aha. Czekaj, ja wywalę to PDW i baseball bata. Dobra. Biegniemy. Gdzie jesteś? Tutaj. Tu. Dobra. Za tymi domami też mogą być jakieś samochody skrojone. No wszędzie może się coś znaleźć. O, cóż to. O, patrz co znalazłem. Co tam? Co tam masz? Kojot? Nie. A co takiego? Skin. A. Babki. Świetnie. Jakieś itemy się powoli znajduje. Bliźniaczki. Właśnie to już chciałem powiedzieć, powiem ci. Ale dobra, się powstrzymałem jakoś jeszcze. Dobra, może się przejdziemy teraz do... na wschód. Idziemy do domu CD. A dobra. Patrz. O, Marta. Super. Od kobity. Zwasa liczył gonga. I w mordę. Spider-Man. Co to kurwa jest? Jakieś wykopki. Dobra, biegnij dalej. Szukamy tutaj. Po całej dzielnicy. What the fuck? Ciała. To jest ciało? Ta. Nie. Ale zombiaków ktoś tu był. Haczeta. Biorę haczetę. Mi też możesz dać. Ale jedną znalazłem. Może ktoś gdzieś... ktoś tu był. Kurde. Tam jest jakiś gościu, bo zombiaki biegają. Kościół snajperski, nie spieprzamy. Dobra. Jak coś to biegnij za mną. Ja wleszę gdzieś na dach. No chłopie, uciekaj. Ja już tu będę zażynał zombiaki.
Ja będę obserwował tego gościa. On jest... Uciekaj! Ja spieprzam, ja... Uciekaj, ja to... Biegnij, proszę! Ja... A ja na to wszystko patrzę. Goni mnie cały czas, bo nie chce się obracać. Goni cię. Ja pie... Taki przekrój. Masz przejebane. Nie, ja mu spieprzę. A goni mnie dalej? Nie, zgubiłem twój trop. Ale pytam się, czy mnie... Kurde. Nie wiem, nie widzę cię już. Kurde, frajer mnie goni. Ta? I uciekam przez taki tunelik. Wiesz, gdzie to jest? Ta, widzę cię na mapie. Cholera, goni mnie frajer. Ta? Spieprzam, spieprzam cały czas, ile mam sił w nogach. O kurde, on strzela. Fuck. Z czego? Spieprzaj. Nie chcę nic mówić, ale padłem. Czemu? Zdjął mnie ze snajpery. Dobra, idę, widziałem, gdzie zginąłeś. A ile miałem przegranych właśnie? Bo ja nie wiem. Nie wiem, nie patrzyłem na to, stary. Kurde, no i kolejna porażka. No i widzicie, dlatego właśnie już... Zeszkuje twoje ciało. Kurde. Hatchetę weźmie, nie? Miał hatchetę, to po co mu dżangaj? Miał broń jakąś. Kurde, ale... No i właśnie, ludzie, widzicie jaki jest sens nagrywania tego? Dlatego ja wam wczoraj tłumaczyłem w kółko, że... O! Spam itemów. O, hatchetę zostawił. A wiesz co, dobra, w dupie mam to, że zginął. Ja jestem, wiesz gdzie? Sprawdź na mapie. Nie wiem, O, musisz dednąć. A czemu ja muszę dednąć? Bo jesteś daleko ode mnie. Okej. Ale za chwilę będzie spawn itemów. No to robimy cięcie. No to robimy cięcie. Okej, już. Niestety miałem kilka, może kilkanaście problemów. Deadów, zgonów, faili, nieważne. Był jeszcze spawn itemów. Pokaż tego kojota. Tak wygląda. Mam, dobra, mu dalej. Ale jakoś nam się udało pozbierać się po tym. Popatrzcie na moją boską kuszę. No, super, czekaj. Jakbym miał przybliżenie, to mogę tak przynajmniej porządnie. O, widzicie? Tak wygląda kuszo snajperka najnowszej generacji. Aha, ja mam przecież hatchety, to mogę siekać te zombie. What the fuck, wyleciała mi hatcheta. Jakim cudem? Coś ty z nią zrobił? Czekaj. Chłopie, uciekaj. Aha, dobra. Dobra, chodź. Już. Dobra. Już, idziemy. Pójdziemy tędy. Tam, gdzie poszli ci, którzy mnie trzy razy zabili. Gonimy, idziemy tropów tych mordercy. Ta. Przynajmniej dobrze, że był ten kojot i jakiś fajny skin. To przynajmniej zrekompensowało moje... Ja mam przynajmniej ten kuszę. No to dobrze. To się jeszcze liczy akurat. Pójdziemy tędy, może będzie jakaś helka. Spróbujemy. Tylko żeby nas nie złupili znowu. Znaczy ciebie jeszcze nawet nie złupili. No. To dobrze. Ale biegniemy póki co. Poszukując dalej. Skąd? Idź po słownik. Tu lubię gości auta ukrywać. No. Myślałem, że to jest z baza. Co ty? Za jakieś haszcze. Pusto tu. No, to by taka kryjówka w lesie. O, powiem ci, tylko jakby góry były równe, to spokojnie bazy by można było zrobić.
takim miejscu właśnie. Bo Bo nierówne, nierówne jest położenie góry. I nie, by to dziwacznie wyglądało. Jakieś auto by się przydało. No. Bo z buta już mi nie chce się biegać. Nie wiem, tak jak ci powiedziałem, na stacji możemy znaleźć autobus. Byliśmy już tam chyba. Nie. Może ty byłeś, ale ja nie. Więc nie wiem dokładnie, ale wiem, że za niedługo może się coś stać. Ale tam. Trzeba uważać. To jest ostatni odcinek, trzeba się jakoś zabawić. No kurde, to co, może mnie siekniesz? Dobra. Nie kozacz. No dobrze, dobrze. Kozaku. Ale kurwa się kopci. No korci cię, no. Nie, kopci się. Aha. A ile osób tam jechało na tym kładzie? Dwóch. Kurde, na kładzie? Myślałem, no, że jakiś kładzie. Cross to był. Kurde, szkoda, że im tego nie zrąbałem. No chłopie. Szczerześmy chyba w MTA nie jechali kładem. Nie, to było coś. Na ostatni odcinek. O, czekam na ciebie. Piękne morze. Tak, piękne. Chodź tu. Daj painkillera, bo ja nie mam. No to podpłyń tam. Aha, lol. Już ci daję. Mam mało krwi. 8K. Podejdź tu. No tutaj gdzieś. O. No tu gdzieś leży. O, nie. Tu jeszcze troszeczkę. O, jest. No jest, tutaj jest. Weź sobie. Dobra, idziemy. Spojrzę na mapę, gdzie jesteśmy. Koło góry Chariot. No, to tam się sprawdzi. Tam są medikity. Sorki, że ziewamy. No. Ja, 0-3. Zbugowane drzewo. Latające drzewo. Dobra. Ale nie, to było już naprawdę dziwne. Chciałem sobie tylko ciała przeszukać, a tu nagle trzask dostałem. Sniper Elo. No, Sniper Elo 501. Sniper Elite V2. Ja miał Sniper, to było coś. No masz. To jest Lienfield. No dobra, to jest ta kusza typowa. Czemu żeś się zatrzymał? Nie, ja biegnę. Czemu biegniesz w inną stronę? Bo ja biegnę sprawdzić, czy Bobka jest. A, dobra. Możesz zobaczyć. Kurde, ale miałem wtedy tank parca. I go straciłem. Ale ja mam. A, to wziąłeś z mojego ciała? Tak. To dobrze. Tylko najpierw trzeba pojazd znaleźć, potem myśleć o tank parcu. I tirę. Engine. Ile masz tych? Ja mam GP 65. 75. To nie jest serwer funkiego, to jest podrobiony serwer funkiego. Nie. Oj, tam jest. Sorki, że ziewamy, ale naprawdę nie wiem, co nam jest. Czekaj. A, gówniany plecak. Dobra, to ja idę na górę, chodź. Na co na górę? Bobcat. Aha, tam na górę, myślałem, że chcesz na dach. Czekaj, ja powybijam sobie zombiaki. Dobra, to ja idę. Ty sprawdź. Dobra, wszystko ubite. I kupuję sobie 5 slotów. Dobra. I nagle mi plecaczek zniknął. Kurde, ile tego gówna się tu pałęta. Bleh. No. Podskakujesz. Dobra, padło. Kurde, pamiętam te pierwsze odcinki. Tam ciężko się zombiaki zabijało. No. A teraz kurczę haczetka i na hita. I na luzie możesz sobie iść. Biegnę już tam do ciebie. A już jesteś tam? Dzisiaj raz? I co, nie ma? Czekaj, rozglądam się. Nie ma.
No to ja idę już tam na tą górę. No chodź do SF może już. SF? Dobra, to ja już biegnę. Bo po drodze. To jest ten, do tego, to jest ten... Aha, tam jest ten most. Węgiel. Ty, nie zauważyłeś jakiegoś budynku? Taki mini budynek, ale dobra. Nieważne. Jak coś, to już biegnę tam na ciebie. No, zombie, do wybicia. Do wybicia, siul. Jeszcze jeden tu był, którego też sobie chcę wybić, dobra. Padł. Jak coś, to cię dogonię. Dobra. O kurde, jak wysoko, muszę jak sobie spokojnie zejść, bezpiecznie. Wow, wow, wow. Nie tak gwałtownie. To ty już przeszedłeś przez most. Przechodzę już, kończę przechodzić. Aha, dobra, spoko. Dobra, teraz biegnę w stronę SF. Spoko. Jak coś, to cię doganiam, chociaż mnie już palec lekko boli. My też. Ale dobiegnę jeszcze. Kurde, auto by się naprawdę jakieś przydało. Ej, to niedaleko może gdzieś być Bobcat. Bo właśnie gdzieś w pobliżu właśnie widzę tylko twój plecak. Twojego ciała nie widzę. Czekaj. Żeby przekąsić. To zjedz coś i biegnij dalej. Wiesz, gdzie są takie okrągłe budynki? No. To tam gdzieś dalej jest parking. Ja wiem, gdzie będzie Patriot. Idziemy po Patriota. Aha, ty wolisz Patriota, dobra. No, mocniejszy. Miałem wczoraj miał autobusa, ale ktoś mi go pewnie ukradł albo zniknął. Gdzieś go schował? Co? Gdzieś go schował? Ja byłem w wojsku w LS. No i tam głosowałeś? A co z tym naszym patriotem, pamiętasz? Nie wiem, którym patriotem. No tym, co w wojsku na gościu się zabarykadował. Aha. Co tam pojechaliśmy? Pewnie już tego, jego też nie ma. Ej, ty chyba źle idziesz. Dobrze, idę skrótem. Na autostradzie mogą być jakieś nopki, autem jechać. Dobra, okej, ja już jestem na dole. O kurde. Znowu się wyglebiłem. Gdzieś tu może być ten Bobcat. Mniej więcej w tym miejscu, o którym ja mówiłem. Co my tu mamy? Uchopata, super. Do kopalni! Dobra, jestem niedaleko. Gdzieś ty poszedł? Ja idę w stronę lotniskowca. Aha, bo ty chcesz tego Patriota, to ja sprawdzę, czy jest ten Bobcat tam, o którym mówiłem. Jak będzie, to poszczęści mi się. No i nie ma Bobcata, kurde. Mówiłem, że nie będzie. Dobra, biegnę dalej. Jak coś, to dojdę zaraz do ciebie i zobaczymy, czy w ogóle będzie ten Patriot. I co do niego trzeba będzie dać. Może będziemy mieli jedno tirę. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Kurde, myślałem, że będę miał tego człowieka, który mi nam pomoże z itemami, ale widać, że sobie albo olał tą sprawę, albo nie mógł. Teraz, kiedy akurat my. Kurde, zombiak się kręcił wokół mnie i zniknął. Magia. No magia, normalnie. Dobra, ja już dobiegam do lotniskowca. Dobrze. Kurde, może jakiś noob będzie, to bym go zabił. Zobaczymy. Słyszysz strzały? Nic nie słyszałem. Jestem już niedaleko ciebie. To ty? Co? No. Dobra. Czemu żeś zniknął? Aha, bo ty miałeś takiego skina. Myślałem. Kurwa, zamknij mordy, Hitlerze.
Dobra, biegniemy tam i sprawdzamy, czy... O, to ty tam chcesz iść? Na no. Ten lotnisko, więc dobra. To ja, jak coś, to ja przeszukamy szczyt tego budynku, a ty sprawdzisz statek. Nie, idziemy razem. Dobra, ale nie! Dobrze mówię. Znaczy, my razem tam idziemy, ale się rozdzielimy i będziemy... Nie, bo możemy zginąć, stary. Jak ty zginiesz, to ty tego drugiego zabijesz. Aha, dobra. Albo jak ja zginę, to go zabiję. Ty, tu jest jakiś most. Ty, mamy krótszą drogę. No, proszę. Twórca serwera w końcu o tym pomyślał. Coś tu może być. No, mówię ci, tutaj może coś z tego wyjść niezłego. A niedawno był resp, to może jakieś itemy będą. No, tylko nie wiem, czy ktoś tu przypadkiem nie był. Dobra, ja idę pojazdy sprawdzić z tyłu. Więc wiesz, muszę sprawdzić dokładnie każdy zakątek, bo tutaj wszystko może być wartościowego. Ale wpieprzył tych kontenerów. Barak! Że co? Barak! O, w mordę. Co w środku jest? Dwa snajper skiny! Ty! Znalazłem namiot! Biorę namiot. I weź sobie kamuflaż skina. A tu jest Scorpio, elo! Ja mam, patrz! Aha, to czekaj. Patrz! Patrz na mój ryj! Patrz na mój ryj! No. O, lol. Ej, tam jest drugi. Dobra, nie, super, super. Już. Świetnie. No, to już mamy z głowy. Czekaj. Sprawdź, co do niego trzeba dać. No. Dobry, siadaj. A jednak nadeszła pora szczęścia i dobrego losu. Uhuhuhu. O tak. W końcu. A stara, joki borok. W końcu się los do nas uśmiechnął. Jedziemy stąd, madafaki. O kurwa. Tylko jak teraz stąd wyjedziesz? Czekaj, tam może z tyłem. No nie wiem, czy tyłem wyjedziesz. Ja pieprzę specjalny deszak do tego. No widzisz. Taranowania. I zombiaków. Kurde, tylko je... to mnie martwi, czy stąd wyjedziesz. Wyjedziemy, mam nadzieję, co tu leży. Co tu? Co to? Kałasz? Kałasz? Kałasz! Wy sobie jaja robicie, ludzie? Ile ammo? Dwa. No to dobrze. Ej, ja bym się jeszcze tam na górę przeszedł. Tam też nie, są nie, itemy. Chodź, ale ja tu już kiedyś byłem. Poważnie ci mówię, i tu są też itemy. Dobra, ja sprawdzę, co się będzie stało, co do wyjechać. No to ty sprawdź, a ja zajmę się itemami. Będzie się chyba dało. Kurde, no bo... nie po to teraz znaleźliśmy baraka. No chodź! Ja pieprzę, ej, to jest coś poważnego. Nie wiem, czy dałbym radę przejechać. Aha, czyli jednak jest jakaś poważna sprawa. No to da radę przejechać, ale to jest zbyt poważne. Ciało, ciało, ciało! Aha, MP5 mag, dobra. Wezmę mapę, zegar. O, bandaże, painkillery. Świetnie. Czekaj, ja podniosę sobie tą MP5. No kurde, chcę tą MP5 podnieść. Wyjechałem. Wyjechałeś? Tak, chodź. To czekaj, 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 bo jeszcze chcę wziąć od ciała ammo do MP5. Czekaj. Stój, no. Jest tam jakiś toolbox? Czekaj, wiesz co? To ja jeszcze tutaj sprawdzę. Nie, chodź, Skorpio. Dobra, już idę. Toolboxa trzeba znaleźć. Mam przynajmniej trochę ammo do MP5. Ja M4 znaleźliśmy, tylko mi się przydał jakiś większy plecak. Kurde, ale ja mam tylko MP5, a ty masz Linfielda, Kałacha. A ja jestem dobrym strzelcem, ty jesteś dobrym magazynierem. No ale też bym poszczelał. Złaś, żeś tu stary. Czekaj. Czekaj, tylko nie... Złaś, bo jacyś gości nas pościągają. Ale już czwarta do baraka. Czekaj, czekaj, ja już z tymi kręconymi schodami schodzę. Weźmy farta do baraka, mówię ci, chodź, idziemy. Dobra. Czyli patrz, wyjechałeś. Przez takie coś wyjechałem. Aha, dobra.
Już. Jaki los się do nas uśmiechnął? Tylko odjedź trochę w prawo, znaczy w lewo, no, w lewo właśnie, żebym mógł sobie też wsiąść już. Ja pierdolę, ale farta. Ej, spróbuj tak przejechać przez ten drewniany most. Posrało? Nie, nie posrało. No tu nie wyjedziesz, dlatego mówiłem przez drewniany most, spróbuj teraz. Drewnianym mostem. I... Tylko musisz profesjonalnie to zrobić. Najlepiej... Kurde. O chłopie. Ja pierdolę, co za dołny. Nie! Fuck me. Jest cały czas prosto, jest cały czas prosto, nie, nie, nie. Dobra, pięknie. Kolejna przeszkoda. Ja pierdolę. Nie! Jest, udało się. Wyjeżdżamy z... Ej, czekaj, jeszcze przeszukajmy statek. Nie ma czasu, spieprzamy. Ty, tam widziałem kogoś z crossem, to spieprzamy, dobra. Ja pieprzę. Tylko... Ściga nas, ktoś chyba. Tylko straciliśmy zderzak. Oh fuck. Nie. Jak to nas gonią? Co ty pieprzysz? To mi się wydawało. Kurde, przydałoby mi się więcej ammo do MP5. Ja pieprzę. Ale tu udało się tym barakiem stąd. No, ważne, że znaleźliśmy całego dobrego. No chłopie, trzeba byłoby jeszcze go zatankować. Na pojedzie, toolboxa trzeba znaleźć może. I kanister, bo trzeba zatankować. What the f... Zombiaka potrąciłem. Czekaj, się będę rozglądał, czy nie ma przypadkiem gdzieś po drodze te... Dobra, to mleko było. Myślałem, że kanister. Czekaj, pojedziemy w jedno miejsce, tam gdzie się toolboxy rozpią. O. Ciekawe, czy w ogóle jakoś wjedziesz. No jeszcze trochę. Kurde, żeś dał rady z tym. Stary, ja myślę, że już wpadnę. Ale dobrze jest. Toolbox może tu gdzieś będzie. Też wysiądę. To jest pistolet, jak chcesz. Nie, ja chcę ammo do MP5. Tank part, dobra. Mapa. Kurde, jakiś kanister. A nie, i tu śmieci. Jak coś, to się rozdzielam na chwilę. Dobra. Żeby ci znaleźć kanister. Ale nie, tam był koleś z crossem, to... To był znak, że trzeba było już spieprzać. Bo inaczej byśmy na pewno zginęli. No, no w końcu coś, w końcu jakieś dobre itemy, stary. No, no i pojazd. Ostatni odcinek. No. No i pojazd właśnie, najważniejsze. Ja pierdolę, tak za cały dobry pojazd znajdźmy, ja pierdziu. Jak coś to porobim, jak ja porobię jakieś cięcia, gdzie naprawdę były bardzo nudne momenty. I po prostu, żeby to jakoś wyglądało na poziomie. O ten ostatni odcinek. Już ja o to zadbam. Dobra, haczetę wezmę i sieknę zombiaczka. Zniknął mi. Aha, to ty za mną chodzisz teraz, tak? Musimy tu gdzieś kanister znaleźć. Jak znajdę, to idziemy z... Pamiętasz, gdzie leży nasz barak? Ta. To dobrze. To dobrze. U mnie na plecach. No kurde, kanister! Jedna prościutka rzecz, kanister. Masz GPS? Tak, mam GPS. Kurde, na Żyda pana. Dajcie mi w końcu kanister. Powiedz co mi. Kanister. A w baraku się paliwo kończy. No tak, a my szukamy kanistra. Dalej. Nie wiesz, że... Gościu! O nie, to zombiak. Człowieku, nie strasz mnie. A barak! To ty? Siema. Jezu, nie strasz mnie. Już wsiadam. Ty, ominąłeś kanister. Gdzie? Gdzie był? A tu, dobra, biorę go. Jedziemy na stację. Przy okazji wezmę całą zawartość. Napiję się. Jak cię wystraszyłeś. No, chłopie. Dobra, kanister. Biorę i jedziemy. Wiesz, gdzie jest najbliższa stacja benzynowa? What the fuck?
Dobra, ciśniemy. Dojedziesz? Dasz radę? No, jedziemy. Kurde, już ma zero paliwa. Kurde, pamiętasz, jak nam ostatnio brakło? Dobra, jedź, że. Dobrze jedziesz? Chyba ta. Ta. To lepiej dojedź tak, żebyśmy, wiesz, dojechali do tej stacji benzynowej. Tam akurat w stronę Las Venturas, tak? Jest taka stacja benzynowa. Dobrze, to jedź już. Mamy już minus jeden. To już się nam paliwo zaraz skończy. A wiesz, dopychać nam się nie będzie chciało. Dobra, zaraz tu będzie ta stacja benzynowa. A. Co, paliwa brakło. Kurde. Czekaj. O. O, nie, jednak nie brakło. Czekaj, gdzieś tu jest najbliższa stacja benzynowa. Tu jest. O, dobrze, to dojedź tam, ja dobiegnę i ci zatankuję. Na fulla? No, przydałoby się. Dobra. To na fulla. To już brakło mi paliwa akurat pod stacją. Dobra, to ja już tu będę tankował. A ja będę tępił zombiaki. Dobra. Już tankuję. Kurde. No co mnie chuj ubie? Będziemy się jeszcze do szpitala po medykity przedjechać. No, to jeszcze do szpitala zajedziemy. Dobry pomysł. Ja to już tankuję. Dobra. Jeszcze raz. Kurde, jeszcze trzeba tankować. Uj. Dobra, jeszcze trochę. Mam 150 GP. Dobra, jedziemy. To wsiadaj. Do szpitala trzeba zjechać. No i świetnie, dorobiliśmy się pojazdu. Tak, wiesz, takie snajper, skinny barak, tak porządnie. No. Jeszcze turbo, który się przydał. No i już jest wszystko pięknie. Mogłeś teraz skręcić. Teraz skręć. Co? Ej, czemu źle jedziesz? Patrz! Nic nie widzę. Pojazd. Znowu? Może będzie dobry. Zajmij się zombiekami. No już. Pojeździe! Co masz w środku? To jest FBI Rancher. Jednego tira by odpalił. Kurde. Sorry, engine'a. Ty ile engine kosztuje? Teraz sprawdzę. Byśmy mieli dwa pojazdy. Dużo. Teraz sprawdzę. Engine. 500. No to ja tyle nie mam. A ile masz? 75. Ja mam 150. Dobra, bierzemy baraka. Będzie mi... Nie, Skorpio, wsiadaj do środka, powiedz mi, ile masz HP, ile on ma HP. Ale co? Ile ma ten barak HP, powiedz mi. 92%. Skakuj do niego. Ale tutaj, ten. No już. Na którym jestem. Dobra. No 99%. Siedź. Będziesz mi mówił, za ile wybuchnie. Aha. Bo nie chcę go tak zostać. Nie chcę go tu zostać. Ty, ktoś autobusem tu jedzie! Fuck! Nie, spieprzamy. Zostaw to. Ja pierdol. Dostałeś? Nie, ale wiesz. Gdzie jechał? No za nami był. Znaczy za nami, był po drugiej stronie. Chyba jedzie w stronę szpitala, jedź do szpitala. Do szpitala jedź. Dobra, ci. Dobrze. Ja pierwsza. Ta mnie dygawa skoczyła. Może też jadą do szpitala, to będziemy mieli okazję ich powybijać. Jechał tam autobus. No to jedźże. Za autobusem. Patrz, tu. Dobra. W którą stronę jechał? Dobra. Ujo, czekaj na mnie. Ej, to ja wysiądę w szpitalu. Albo nie. Gonimy ich, a dobra, niech sobie przejął. Pewnie nie groźni to, wiesz. Dobra. Dobra, se toolboxa będę musiał wziąć.
Czekaj, ja tu wybiję te zombie. Ojebane, daj mi bloodbaga. Czekaj, czekaj. Muszę zająć się zagrożeniem. Ile już nagrywamy? Nie wiem. Długo na pewno. Prawie bym cię ciachnął. Daj mi bloodbaga. Już, czekaj, trzeba wybić te wszystkie głupstwa. Czekaj, ja zajmę się tym moim. Ty chuj, chodź tu. No nie tepaj się. Ty, przeżył jeszcze. O, dawaj. Daj mi bloodbaga szybko. Wrzuć mi go. No tu masz w środku. Dobra, już biorę bloodbaga. Ci go daję. Gdzie ty masz plecak? No bo ja sobie kupowałem 5 slotów. Dobra, jedziemy, chodź. A czekaj, ja muszę sobie medikity wziąć. Chwileczkę. Ja sobie wezmę ze 2 medikity. Już. Powiedz, ile nagrywamy. Nie wiem, znaczy ja mam stoper nastawiony już godzinę, ale wiesz, na pewno będzie mniej tego czasu materiału, bo wiesz, większość to biegaliśmy i jak coś to jeszcze nagrywamy. Dobra, wiem. No może pojedziemy do Alessio zakończyć ten na walcu. A nie do Elvi lepiej? No to do Elvi, z Elvi do LS. O, dobra. To jeszcze się przejedziemy do Elvi. Pojedziemy na główną autostradę. To gówno tyle tylko ciśnienie 60, 80. Barak to jest tylko to, do przeważenia. No tak, on szybki nie jest. 90 jedzie. A on jest do przeważenia tylko. Ale mieliśmy farta z tym barakiem. No chłopie, co to było? Jedziemy. Może ktoś go zostawił, albo nie wiem. No możliwe, ale może zostawił ktoś, bo nie miał wyjechać. A no właśnie. Dobra, jedziemy do tego LV. Może na wojsko. To ty na to. Na wojsko? No przejedziemy koło wojska. Lol, tego mostu nie ma, patrz. Czekaj, będę musiał zjeść coś. Lol, o, most cię zawalił. Zombiak nam walnął. Chciałby. Ty, ale jakaś część mostu działa. Jest. A, może. Dobra. Czyli jedziemy do Arei? Ta, z Arei do LS. Jeżeli przeżyjemy to. No my tam wchodzić nie będziemy, tylko jedziemy się przyjechać. Aha. Myślałem. Ale wiesz, przejdziemy się, może kogoś tu napotkamy, wybijemy. A ty masz na pewno tu ammo do kałasza? Mam dwa. 60. To dobrze. To wybijemy coś. Co to coś wybijemy? Coś wpadło do. Ty! Sieć, pilnuj baraka. Tak jest. Wchodź jako kierowca. Dobra. Proszę, działaj. Na pewno będzie działał. Kurde, w takim miejscu na pewno działa. Działa? Dwa tire. No. Ile kosztuje dwa tire? Ile kosztuje tire? Tire? 250. Dobra, będę musiał trochę pozbierać. Dobra, jedź jak chcesz. No, albo nie, czekaj na mnie. Zniszczę to auto, pierdolę. Koniec po aucie, będziesz. Ty chuju głupi. Ruski krzywy masz. Dobra, siedź tam. No. No to chodź, kurwa. Dziwne, że jeszcze nie wybuchło. Co, już? W ogniu? O, ho, ho. Dobra, jak coś to wysiadam. Prowadź. No to możecie jeździć takim brzynychem. No to do widzenia. Dziękuję, dobranoc. Chętnie, prawda. O, podjedziemy sobie tutaj tak wokół. Kwa, ja w ogóle tego miejsca nie rozpoznaję. No to musisz wczuć. Ale zmiana pogody. No, taka nagła zmiana. No bo to pustynia. Tak. O Boże. Tak właśnie wspominamy nasze MTA. Nieważne na jakim serwerze, ważne, że były te wspomnienia, nieważne z kim. No, z Kalixem.
idea. Chociażby nawet. Jakby nie kłócił się, to by dalej może z nami to by. 10 litrów paliwa już przejechaliśmy. Oj tam. Dojedziemy jeszcze sporo czasu. Tutaj jest. Chyba tak się tu przejedziemy. Wiesz, żeby... Nie ryzykownie tu jeździć. No. Popatrz dziwko, co narobiłaś. Kurwa. A na koniec odcinka zginiemy. Wszyscy razem. Koło baraka. Wszyscy. Aha. Tak będzie sprawiedliwie. Co ty kombinujesz? Zrobimy tak, że pożegnamy się i na koniec zniszczymy baraka, staniemy, wsiądziemy do środka i zginiemy. Jak mężczyźni. Dobrze, dobrze. O kurde. Wzruszające. Tak, ale to musi być sprawiedliwie zrobione. Dobra, jedziemy pod wałek. Tam się wszystko zaczęło i tam się wszystko skończy. No. Dobra, jedziemy. What do? O Boże, co tu się dzieje? Co to jest? Pustko, wie normalnie. Nic tu nie ma. Popatrz dziwko, co narobiłeś. Masz coś do picia? Nie, ale po co ci picie? A zresztą mi tak przecież. To ostatni odcinek, co mi tam. Szkoda tego, szkoda tych itemów takich dobrych, dorobiliśmy się, ale trudno, koniec, ostatni odcinek. Tak. I obiecujemy, że nasz kolejny projekt, właściwie mój... Was zaskoczy, ale najpierw musimy sobie trochę odpocząć. No właśnie. Dun, 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 dun. I walić hejty. Tak, i walić hejty. Musimy to zakończyć. Dun, 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 dun. No jakaś akcja nie była, z wojsku... Jo. Z autobusem, no. Itemy jakieś w końcu, no nie było to aż tak nudno. No właśnie. Chociaż mogliśmy zawsze liczyć na coś więcej, ale tak jak powiedziałem, no już będą ostatnie akcje na moim kanale z tym MTA. No i cóż, ale możecie się spodziewać czegoś lepszego, bardziej interesującego, może bardziej wciągnie. Na razie nie będę w szczegóły się wypowiadał, ale nie, serio? Dobra, kończymy już ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za to, żeście byli z nami. Komentujcie, oceniajcie i subskrybujcie. Nara! Okej. Dobra, to ja zacznę. Dobrze. Chcielibym wam podziękować za te kilka miesięcy naszej serii z MTA. I sorry za takie głupie pożegnanie, ale mówimy, chcemy się z wami pożegnać. Były to naprawdę fajne, po kilka miesięcy fajne zabawy. No. I bardzo mnie to motywowało i w ogóle. No i jak Skorpu coś jeszcze chcę powiedzieć, bo już wszystko. Dzięki wam za to wszystko. Tak, ja jeszcze powiem tak. Przeżyliśmy dokładnie od stycznia do teraz, to właściwie to jest 8 miesięcy przepięknej, epickiej przygody, gdzie naprawdę nigdy nie było nudno. Lecz z tym względem, że naprawdę, no, jakby to nie było MTA, to byłoby inaczej, ale też nie byłoby ciekawiej. Dlatego ja uważam, że już powinniśmy finish zrobić tej serii, bo to już naprawdę dłużej nie powinno się ciągnąć. Ale obiecuję, że we wrześniu albo w październiku coś możemy lepszego przyszykować. No, bo musimy napisać scenariusz. Tak. Serii, której nie powiemy. No właśnie, to jest sekret. No i to było na tyle. Dziękujemy wam za tą zabawę i ja się z wami żegnam. Tak, tutaj był ze mną Remus, no i ja Scorpio i... No i dobra, ja się jeszcze dam zabić zombiakowi. No, na mafajta, Mortal Kombat, dobra. Trzymajcie się. Na razie. Na razie.